Chowano mnie do 14 roku życia w pałacu. Jedna moja suknia warta była więcej niż wszystkie przepychy Westfalii. Rosłam w urodę, powaby, talenty. Budziłam już miłość. Pierś moja nabierała dojrzałych kształtów. I jaka pierś? Biała, twarda, rzeźbiona jak u medycyjskiej Wenus. A co za oczy, co za powieki, co za brwi i krucze! Nie było mężczyzny, który by nie pragnął znaleźć się na ich miejscu. Zaręczono mnie z panującym księciem Massa-Carrara. Za książę, równie piękny jak ja, promieniujący urokiem i słodyczą, świetny dowcipem i rozpłomieniony miłością. Kochałam go tak, jak się kocha pierwszy raz. Z bałwochwalstwem, bez opamiętania. Stara margrabina, która była niegdyś kochanką mego księcia, zaprosiła go na filiżankę czekolady. Umarł niespełna 2 godziny w straszliwych konwulsjach. Ale to bogatera. Matka moja w rozpaczy chciała wyrwać mnie z tak okropnego miejsca. Miała piękną majętność w pobliżu Gaety. Puściłyśmy się w drogę na małym statku. W drodze napadają nas korsarze. Nasi żołnierze bronili się. Natychmiast odarto ich do naga, ryj w środkę, dworki i mnie. To rzecz w istocie godna podziwu. Zręczność, z jaką ci panowie rozbierają każdego, kto im wpadnie w ręce. Ale jeszcze więcej zdumiewa mnie i wszystkim nam pokładli palce w miejsce, które my, kobiety, pozwalamy sobie wkładać zazwyczaj jedynie tkankę. Ceremoniał ten wydał mi się bardzo dziwny. Nie będę wam opowiadała, jak bolesne jest dla młodej księżniczki, kiedy ją prowadzą wraz z matką jako niewolnicę do Maroka. Możecie sobie wyobrazić, cośmy wycierpiały statku. Matka była jeszcze bardzo piękna. Co do mnie, byłam wprost czarująca. Sama piękność, wdzięk, a przy tym dziewica. Nie byłam nią co prawda długo. Ten kwiat strzeżony dla księcia Massa-Carrara stracił listki w uścisku kapitana korsarzy. Był to ohydny murzyn, który w dodatku wyobrażał sobie, iż czyni mi wiele zaszczytu. Ale pomijmy szczegóły. Ledwieśmy wylądowali, kupiec czarnych zjawił się, aby im wydrzeć zdobycz. Stanowiłyśmy po złocie i diamentach najcenniejszą cząstkę łupu. Walczyli z wściekłością lwów, tygrysów i wężów, rozstrzygając orężem, komu mamy przypaść w udziale. Jakiś mały chwycił moją matkę za prawe ramię, porucznik przytrzymał ją za lewe. Żołnierz ujął ją za jedną nogę, jeden z piratów za drugą. Kapitan osłonił mnie własną piersią. W końcu ujrzałam wszystkie Włoszki z małego pałacu, jak również i matkę, poszarpane, pocięte na kawałki, zmasakrowane przez potworów. W końcu wszystko padło bez życia. A ja, umierająca, ległam na stosie trupów. Nagle poczułam ucisk czegoś poruszającego się na mym ciele. Otwarłam oczy i ujrzałam białego, przyjemnej powierzchowności, który wzdychał i mruczał